vlogu. Dzisiaj mamy przepiękny poniedziałek, słuchajcie, piękna pogoda, jest mega ciepło. A ja dzisiaj rano stwierdziłam, że 7 stopni i był taki zimny weekend. W pracy na pewno będzie zimno, bo jeszcze przed weekendem nie grzali, trochę marzliśmy w biurze. Więc naubierałam się dzisiaj, sweter, golf, żeby było mi ciepło, a tu słuchajcie, jest w słońcu 20, już nawet nie w słońcu, jest 20 stopni. W biurze też jakoś cudownie na, no to ocieplenie chyba, włączyli ogrzewanie i powiem wam, że dzisiaj się za ciepło ubrałam. Byłam wracając z pracy jeszcze w Lidlu. W ogóle koleżanka przyniosła mi dynię. Taka, wiecie, z własnego ogródka dynia, więc będę robić dzisiaj zupę dyniową, która chodziła za mną już od jakiegoś czasu. No i co, wiecie, banany kupiłam, pietruszkę. Ja wam powiem, że do zupy zawsze lubię zieloną pietruszkę tak posypać na górę, obojętnie jaka by to nie była zupa, smak takiej zielonej natki pietruszki muszę mieć w zupie. Chciałam jedną cebulę, ale słuchajcie, nie było cebuli zwykłej, więc wzięłam całą paczkę, ale się przyda. No i wiecie, jakieś jabłka. Tak się trzymam, żeby jeść co najmniej jedno jabłko dziennie. Już wam kiedyś mówiłam o tym, że jakąś taką fazę na jabłka dostałam i faktycznie cały czas przynajmniej jedno jabłko dziennie. To też, wiecie, na jelitka dobre, na żołądek, więc warto. Wzięłam też puszkę mleczka kokosowego w wersji light do zupy dyniowej. Wzięłam imbir, będzie i do zupy, i do herbatki. No masło. Wzięłam, słuchajcie, pomidory takie małe koktajlowe, bo nie było ładnych, dużych, zwykłych pomidorów, więc wzięłam takie małe. A w sumie takie małe lepiej nawet mi się sprawdzają, wiecie, bo jak rozkroję dużego pomidora, to potem on na drugi dzień już jest taki rozciapkany, a te małe pomidorki są idealne. No i całą pakę bio marchewki, też chciałam dosłownie 2-3 marchewki do zupy, też nie było, więc wzięłam całą paczkę bio marchewka, więc może jakieś ciasto marchewkowe, słuchajcie, bym też zrobiła, dawno nie robiłam. I w Lidlu były piękne wrzosy. A wrzosów brakowało mi tylko do takiej pełnej jesiennej dekoracji w domu. Czekam, aż Michał wróci, zresztą zaraz wróci, to przyniesie mi doniczkę z naszego schowka i pewnie pomoże mi rozpracować tą dynię. Zobaczcie, jakie ładne wrzosy. I była jakaś promocja 2 plus 2 gratis, więc wzięłam 4, bo mam taką dużą doniczkę, więc pięknie wejdą mi 3 wrzosy, a ten jeden w jakąś luźną doniczkę, którą na pewno jeszcze gdzieś mam, postawię chyba na oknie w sypialni, żeby też był taki jesienny akcent. Mega jest mi, słuchajcie, gorąco, ale zapowiada się piękny tydzień, więc Michał chyba dopiero wyjedzie gdzieś w środę na dzień albo na dwa, więc jak będzie jutro też tak ładnie, a ma być jutro, słuchajcie, 21 stopni, to mam nadzieję, że po pracy uda mi się go wyciągnąć na jakiś jesienny spacer do parku, bo nawet tutaj koło domu, spacerując z pieskami, wiecie, jak jest taka piękna, słoneczna pogoda, szumią liście, jest tak kolorowo, też te liście leżą na ulicy, jak ja uwielbiam, słuchajcie, taki jesienny klimat. Ja jestem totalnie w 100% jesieniarą. Uwielbiam. I nawet powiem wam, że jak był teraz taki zimny, deszczowy, taki, wiecie, zachmurzony dzień, ten weekend, w ogóle cały weekend był taki mocno jesienny, to też lubię taki vibe, wiecie, właśnie zawinąć się w kocyk, herbatka, za oknem jeszcze jak słychać, jak pada deszcz, to już w ogóle tylko się przytulić do podusi i zasnąć, bo to chyba jest coś, co najbardziej mnie usypia. Taki odgłos padającego deszczu, delikatny szum, no rewelacja. Już w ostatnim vlogu wam mówiłam, że jestem totalną jesieniarą, ale nagrywałam w weekend i wtedy jeszcze był taki mocno jesienny vibe, a dzisiaj jest tak, taka piękna złota jesień, także mam nadzieję, że się uda pokorzystać w tym tygodniu z tej pogody. I mówiłam wam też, że w weekend jedziemy w góry rodzinną ekipą, więc też mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać i zrealizować wszystkie plany grillowe, spacerowe w górach, to już w ogóle będzie pięknie wyglądało, oby tylko pogoda dopisała. Więc ja, słuchajcie, zabieram się zaraz za tą dynię, pochowam sobie wszystko, w ogóle mam w lodówce też taki miszmasz, bo tak, wiecie, wszystko tam poukładam i poupycham na ciasta, żeby można było schować, zwłaszcza ten mój torcik urodzinowy. Jeszcze nam nawet została taka dupka, że tak powiem, więc jeszcze będzie do kawki na popołudnie. No i tak, więc zabieram się za dynię. I dzisiaj, słuchajcie, muszę zrobić już paznokcie. Mam taki odrost. Cały czas na paznokciach mam kolor red carpet. Bardzo fajnie mi się nosi ten czerwony kolor, ale dzisiaj zrobię coś jesiennego. Więc dzisiaj będzie też taki jesienny dzień, jesienne popołudnie, czyli zupa dyniowa, nowe pazy i zobaczymy. Myślę, że dzisiaj już nigdzie nie pójdziemy i nie pokorzystamy z tej pogody,
Jeszcze muszę z Michałem pojechać w jedno miejsce, bo powiem wam, że nasza lodówka, jej życie chyba dobiega końca, więc musimy się rozejrzeć za jakąś nową lodówką, co w ogóle nie jest nam teraz na rękę, jeżeli chodzi o wydatki, no ale trudno, tak to już jest, że jak coś się psuje, to w najmniej odpowiednim momencie, jeżeli chodzi o wydatki finansowe, no ale cóż, lodówkę w domu trzeba mieć, chociaż dzisiaj się śmialiśmy, że dobrze mieć balkon, wieczory są chłodne, więc w razie czego można pokorzystać z balkonu, ale powiem wam, że zimą, w takim okresie świątecznym, bożonarodzeniowym, to posiadanie balkonu wiele razy uratowało mi życie i można było coś porządnie zapakować, że tak powiem, i wystawić na balkon, bo w lodówce się już nic nie mieściło. I ja zawsze mówiłam, że jak ta lodówka już skończy swój żywot, to nie ma sensu kupować takiej dużej lodówki, w ogóle lepiej podblatową lodówkę, miałabym więcej blatu i tak dalej. I od tej pory tyle razy przekonałam się, że mimo tego, że jesteśmy tylko we dwójkę, mała lodówka na bank nam się nie sprawdzi, więc podejrzewam, że skończymy albo z taką dużą lodówką, jak mamy teraz, albo nawet większą, bo już tam wstępnie oglądałam w internecie lodówki i w sumie stwierdziłam, że lodówka to też jest jakaś przestrzeń na przechowywanie, więc dlaczego sobie ją pomniejszać. Dobra, kochani, przebieram się w dresik podomowy, jak to się mówi. Jakoś tak zawsze mam, że jak przychodzę z pracy, to się przebieram w takie podomowe ciuchy i zabieram się za tą zupę, bo nie dość, że jestem głodna, to aż na samą myśl takiej właśnie pikantnej, dyniowej zupy na mleczku kokosowym, z imbirem, z pestkami dyni, to już po prostu cieknie mi ślinka. Jak wiecie, ja bardzo dużo gotuję i piekę z Thermomixem, ale od tego nie jest, żeby był moim kuchennym pomocnikiem. A moją ulubioną zupą z dyni jest właśnie ten krem z dyni piżmowej z mleczkiem kokosowym. Co prawda nie mamy dzisiaj dyni piżmowej, tylko jest to dynia Hokkaido. Zobaczcie w ogóle ten kolor. To wygląda jak mango. Jest tak, w ogóle jest tak soczysta i tak pachnąca, że ja dawno, słuchajcie, nie miałam dyni, która by tak pięknie pachniała. To będzie najlepsza zupa ever. I powiem wam, że z tego też byłby pyszny sernik dyniowy, no ale jest tylko jedna dynia i naprawdę nie ma to jak warzywa, owoce, cokolwiek z własnego ogródka, to jest całkiem inna jakość tych warzyw, jarzyn, owoców. Tak się cieszę, że udało mi się tą dynię od koleżanki dzisiaj dostać, bo jak ja bym mogła wam przesłać, jak to pachnie, słuchajcie, ta dynia pachnie obłędnie, po prostu kolor to jest jedno, ale zapach, jak tylko ją Michał rozkroił, to sam mówił, Jezu, jak to pachnie, naprawdę obłędnie, także to będzie, tak jak mówię, najlepsza zupa dyniowa ever, więc zabieram się, słuchajcie, za gotowanie. Słuchajcie, zupa wygląda super, konsystencja idealna, więc mam nadzieję, że wyszła obłędna. Zaraz będziemy degustować, ale naprawdę ta dynia tak pachnie, ta zupa tak pachnie. No wygląda mega. No, tylko chyba gorąca. Gorąca, więc degustujemy tylko powoli, żeby się nikt nie poparzył. Nie. Dobra, degustacja na żywo, takim ładnym tłem z wrzosami. Super to wygląda i włożyłam w tą doniczkę 3 wrzosy, tego jednego właśnie dałam do sypialni i tam też mamy fajny jesienny akcent. I jak ta zupka? Pycha. Ty już widzę, nie umiesz wytrzymać. No, jak poważnie, bo gorąca. O Jezu, ale pyszna, ale pikantna wyszła. Dałam trochę więcej niż w przepisie tych wiórków z chili. Ale rewelacja, słuchajcie. Polecam wam ten przepis. Nieważne, że z dyni piżmowej, bo to nie ma znaczenia. Kocham. Ale mam całe żółte ręce od krojenia tej dyni. Strasznie była soczysta, nie? A wiesz, jaki byłby dobry sernik dyniowy z takiej dyni?
Mam nadzieję, że jeszcze koleżanka będzie taka dobra i przyniesie mi chociaż jedną dynię. I wtedy zrobimy sernik. Na rezerwy już. Już będę rezerwować, no, ale pycha, naprawdę. Dobra, oddajemy się tej chwili rozkoszy z zupką dyniową. I co? I życzymy Wam smacznego, jeżeli też właśnie coś dobrego jest. Dokładnie, smacznie. Jak zwykle na tych paznokciach zeszło mi po prostu ponad 2 godziny. Ale lubię robić te paznokcie w domu i nie wiem, zawsze mam jakąś taką satysfakcję, że zrobię paznokcie sama. I dzisiaj na paznokciach już też jesień i to jest, słuchajcie, kolor 404 Black Beans Muffin. Pierwszy raz go mam na paznokciach, to jest takie bardzo ciemne wino, bym powiedziała. Bardzo ładny kolor, nie zimny, więc ręka też nie wygląda trupio. Mam nadzieję, że aparat coś tutaj nam sfokusuje. I zrobiłam teraz takie króciutkie, ostatnio miałam długie paznokcie i powiem Wam, że ten kształt i ta długość jest dla mnie idealna. Chyba najbardziej podoba mi się moja dłoń, moje paznokcie i najwygodniej jest mi właśnie w takiej długości, czyli tuż przy opuszku palca dopiłowane paznokcie. Jak widzicie, ja mam też dosyć długą płytkę paznokcia, więc one z tej strony nie wyglądają na takie bardzo krótkie. No ale jest mi najwygodniej, bardzo ładny kolor. A wiecie co, teraz na stronie Semilaka w ogóle jest fajna promocja, że biorąc 2 lakiery, drugi jest za 9,90. Ja już zrobiłam małe zamówienie, więc jak tylko mi dojdzie, to Wam pokażę. Zamówiłam 3 lakiery, bo zgadałyśmy się z kumpelą w pracy, która też robi sama paznokcie i każda z nas wzięła po 3 kolorki, więc będą nowe, jesienne, bardzo ładne kolory, ale Wam mówię, bo wiem, że tu kilka z Was też robi paznokcie samej i no, i może skorzystacie. Odpaliłam sobie świeczki, tam też odpaliłam dynię, czekam aż Michał wróci i zaraz sobie odpalimy coś na Netflixie i ja na dzisiaj, słuchajcie, kończę. Już jestem w ogóle wykąpana w piżamce. Pieski też tutaj ze mną, tak? Adulku, figulku. Kto jest takim kochanym pieskiem? No, moje pieski. Zimno się zrobiło i pieski też są jesieniarzami, kocykarzami. I tak się śmiejemy, że mogliby też już przeleżeć z herbatką, z cytrynką pod kocykiem. Tak, pani musi też już kurteczki powyciągać, poprać, przygotować garderobę na sezon jesień-zima, moi drodzy, nie? To, kochani, będzie dwudniowy vlog, albo nawet 3, zobaczymy jak tam jutro, a jak na razie to z pieskami mówimy dobranoc. Dla Was mała przerwa, a my idziemy spać. Hej, hej, witajcie. W sumie 3 dni później, ale ja jestem ostatnio w jakimś totalnym niedoczasie. Pojechałam dzisiaj po pracy na zakupy. Odebrałam paczkę, byłam w TK Maxie i żałowałam, że nie wzięłam ze sobą aparatu i nic Wam nie ponagrywałam, bo naprawdę fajne rzeczy są w TK Maxie i Wisku, ale potem Wam wszystko pokażę. Idę najpierw z pieskami na spacer, tak pieski? Kto się stęsknił? Kto się stęsknił? Kto się tutaj tak stęsknił za panią? No, idziemy na spacerek? Tak? Idziemy na spacerek? A gdzie jest Edunia? Gdzie jest Edunia? No? No, idziemy na spacerek, taka ładna pogoda, tak? Tu już, słuchajcie, walizka gotowa na wyjazd na weekend. No, idziemy, idziemy. Ale słuchajcie, dzisiaj jest piękna pogoda. Cudownie. I ja mam zawsze tak, jak jest taka piękna jesień, te wszystkie kolory. No uwielbiam, cieszę się bardzo, że też jedziemy na weekend w góry. Bo mam nadzieję, że popodziwiamy trochę takie górskie, jesienne widoki. To jest coś przepięknego w górach jesień. To jest moim zdaniem najlepsza pora roku na wyjazdy, jakieś weekendy w górach. I mogłabym tak patrzeć, podziwiać. Zawsze się jaramy z Michałem taką jesienną aurą. No jak jest taka piękna pogoda, jak dzisiaj, zobaczcie, czyste niebo. Cudownie, ale to już teraz wiecie, jak będzie moment. I z tych pięknych, jesiennych widoków zaraz będzie zima. Nie, pieski? Zima zaraz będzie, trzeba będzie się ubierać, ale na razie trzeba korzystać, spacerować, więc mam nadzieję, że w jakiś inny dzień, jak będzie więcej czasu, to w końcu wyskoczymy gdzieś do parku albo tak pospacerować. No ale tak jak mówię, nadzieje spacerowe z jesienną aurą pokładam w weekendzie w górach. Chciałam Wam też pokazać moje
nowe zakupy, kolejne zapasy perfum Made in Lab. Jak wiecie, od dłuższego czasu mam współpracę z tą marką, bardzo lubię te perfumy. No i mam tu kilka nowości, ale też perfumy, które już mi się skończyły, które moim zdaniem naprawdę bardzo ładnie pachną, bardzo lubiłam je używać. Skończyły się, więc musiałam uzupełnić swoją kolekcję perfum Made in Lab. Przede wszystkim chciałabym Wam powiedzieć, że no to perfumy inspirowane są oryginalnymi zapachami różnych marek, więc myślę, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie, ponieważ mamy również męskie perfumy. Buteleczki są minimalistyczne, co też zresztą widzicie i na pewno też znacie już te perfumy. Są bardzo dobrze wykonane, flakony są wykonane ze szkła. To nie jest jakiś taki, wiecie, plastik. Wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Prosto, minimalistycznie i bardzo elegancko przy tym. Cena jak najbardziej adekwatna do produktu. Myślę, że cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Teraz bardzo dużo zapachów możecie nabyć w cenie promocyjnej. Są fajne rabaty teraz na stronie Made in Lab. I też od razu Wam powiem, że fajna jest promocja, jak zamawiacie sobie przez DPD na odbiór w Żabce czy w jakimś punkcie, macie wtedy przesyłkę za złotówkę, no i to jest bardzo wygodne. Ja osobiście wolę taką formę dostawy, odbieram w momencie, kiedy jest to dla mnie wygodne, a nie muszę się martwić, że wiecie, kurier czeka, mnie w domu nie ma, jestem w pracy, no i wiecie, to jest dosyć uporczywe. Mamy teraz takie czasy, że są paczkomaty, są właśnie takie punkty odbioru typu Żabka czy jakaś stacja benzynowa, więc kupując chociaż jeden zapach, tutaj w ogóle nie musicie robić jakiegoś limitu w koszyku, macie przesyłkę przy DPD za złotówkę, wybierając sobie właśnie punkt odbioru. No i co wzięłam, słuchajcie, może zacznę od męskich perfum, bo to jest dosyć taki kontrowersyjny zapach, bym powiedziała. To jest zapach Tom Ford o zapachu sherry, jak dobrze pamiętam, Lost Sherry, coś takiego. Bardzo ładnie pachnie i dla mnie to jest trochę taki zapach unisex. Wiem, że są dziewczyny, które lubią uniseksowe, że tak to ujmę, zapachy, natomiast moim zdaniem ten zapach jest bardzo oryginalny. Wcześniej zamawiałam Michałowi też Made in Lab właśnie Tom Ford o zapachu brzoskwini. To mamy wiśnie, tamten jest brzoskwiniowy. Bardzo ładnie pachnie na mężczyźnie, oryginalnie, całkiem inaczej, więc też można sobie potestować takie inne zapachy, właśnie też nie wydając od razu, wiecie, 300-400 zł na jeden zapach. Wzięłam sobie też właśnie C, natomiast tak, wcześniej miałam te klasyczne C, teraz tu mam to C Floral. Zobaczymy, jak będzie się to sprawdzało na mojej skórze, bo jak wiecie, perfumy na każdej skórze pachną inaczej. Jeżeli chodzi o perfumy Made in Lab, bardzo długo się utrzymują zarówno na skórze, jak i również na ubraniach, więc możecie być pewne, że będziecie przepięknie pachnieć cały dzień. Mam tu też Gucci Floral, mam tutaj też Victoria's Secret Bombshell, no i Ariana Grande, tutaj jest zapach Good is a Woman. To są trzy nowe zapachy, których nie znam, jestem ich bardzo ciekawa, jak będą się sprawdzały, natomiast bardzo ładnie pachną. Mam tutaj zapach kwiatowy, zapach owocowy. Tutaj też taki właśnie bardzo przyjemny, kwiatowy, orientalny, bym powiedziała, nawet zapach. Bardzo fajne zapachy, jestem już bardzo ciekawa i myślę, że właśnie ten męski Tom Ford Sherry będę podkradać Michałowi tak samo jak ten o zapachu brzoskwiniowym. Także słuchajcie, polecam Wam serdecznie, ja bardzo lubię te perfumy, bardzo fajnie współgrają z moim pH, bardzo ładnie pachną na mojej skórze, więc potestujcie sobie w super cenie, zachęcam. Dobra, pokażę Wam moje zakupy. Co, figiel, nie masz się jak tutaj dostać do mnie? Pani rzuciła wszystkie torby na kanapę, tak? Słuchajcie, dzisiaj nie patrzcie po prostu na mnie, ale ja mam tak rozczochrane włosy. Rośnie mi tyle baby hairów, że nie umiem ich ogarnąć. Słuchajcie, rogi mi rosną. Naprawdę nie umiem sobie z tym poradzić. Rano przelakierowałam delikatnie tutaj te włosy, ale jak widać, to nic nie pomogło. A potem Wam w ogóle pokażę, jaką mam ekstra teraz wcierkę, można by powiedzieć, do głowy. Tak włosy rosną. Takie to jeszcze w życiu fajnej nie miałam, więc przy wieczornej pielęgnacji się dzisiaj na pewno zobaczymy. Bo co to byłby za vlog, słuchajcie, gdybym ja nie opowiadała o jakichś nowych kosmetykach. W ogóle zamówiłam kolejne kosmetyki z marki 4 Szpaki. O tym, co mam i o tym, co testuję, powiem Wam właśnie wieczorem. Dzisiaj mam w planach zrobić sobie, wiecie, maseczkę, peeling i właśnie Wam poopowiadać trochę o nowościach kosmetycznych. Co tam nowego i dlaczego. I ja, słuchajcie, jestem totalnie zakochana w produktach marki 4 Szpaki. To są naturalne kosmetyki. Właśnie chciałam to, słuchajcie, otworzyć, ale mam tu asystentkę.
Czekaj, misiu, a tu jest tyle tych takich, wiecie, trocin. Nienawidzę tego, powiem wam. Wolę te takie pianki, które potem można spłukać w wodzie. Cały pokój, słuchajcie, zaraz będzie w tym wszystkim. A myślałam, że to będzie w ogóle wszystko w jednym opakowaniu. A, jakiś prezencik dostałam jeszcze. Co to jest? Mydło w kostce z glinką różową. Naturalne mydło. Dostałam taki prezencik do zamówienia, ale dobra, pokażę wam, co zamówiłam. Skusiłam się na taki set, tak to jest w sumie nazwane na stronie, w takiej małej, fajnej kosmetyczce, która też mi się później na pewno przyda. I stwierdziłam, że bardzo chciałabym potestować kosmetyki do twarzy, właśnie marki 4 Szpaki. Z tym jestem zawsze ostrożna, z tego względu, że no moja skóra jest wymagająca. Z uwagi na atopowe zapalenie skóry, jak wiecie, ja często sobie niestety czymś tam podrażnię tą skórę i mam teraz fajne kosmetyki, też naturalne dermokosmetyki, które wam już pokazywałam, ale zamówiłam właśnie takie miniatury. I w tym secie mamy, słuchajcie, krem warzywny, odżywczy, więc coś bardziej treściwego, mam nadzieję. Krem owocowy, lekki, więc takie miniatury, jeżeli chodzi o kremy. I słuchajcie, też takie 4 mini produkty, serum olejowe, serum kwasowe i hydrofilowy olejek myjący do twarzy. Więc taki set, słuchajcie, kosztował 99 zł razem z taką fajną mini kosmetyczką. Ale stwierdziłam, że, bo wiadomo, to się średnio opłaca kupować takie miniatury, lepiej sobie kupić od razu pełnowymiarowe produkty, ale ja lubię marki, które właśnie mają w swojej ofercie coś takiego, co powoduje, że co możemy tak naprawdę zaoszczędzić, bo jak kupimy pełnowymiarowy produkt, który finansowo bardziej się opłaca, potem się okaże, że nie służy nam absolutnie, no to wiecie, potem zamiast wydać 100, wydacie, nie wiem, 200 albo 300 zł na to wszystko, co chciałybyście przetestować i się okaże, że zbieram, słuchajcie, te trociny tutaj, żeby tu zaraz ktoś te trociny nie wpadł. I okazuje się po prostu, że to wcale nie wychodzi lepiej, tylko gorzej, bo nic z tymi kosmetykami nie zrobimy, bo mamy na nie na przykład uczulenie. Wzięłam też taki balsam do ust, mięta czereśnia, to już jest pełnowymiarowy produkt. Jestem ciekawa, jak to pachnie. Minus jest taki, że to jest, wiecie, produkt, w którym trzeba paluchem zadziałać. O Jezu, jak to pięknie pachnie. Bardzo ładnie, więc zobaczymy. I też zamówiłam sobie, słuchajcie, serum do włosów wysokoporowatych. Już kilka razy się na nie czaiłam i też kilka z was mi pisało, że to jest jakaś rewelacja i że polecacie. Więc stwierdziłam, że jak wy polecacie, to zaufam wam tak samo, jak wy ufacie w moje polecenia. To po prostu pachnie obłędnie, słuchajcie. Ale dobra, na temat tych kosmetyków i tego, co do tej pory przetestowałam i jak mi się to sprawdza, opowiem wam później, więc to już zostawmy. Ale słuchajcie, tak, byłam w Bisku i kupiłam nowe firanki do sypialni. Bo w sypialni, słuchajcie, na tą chwilę wiszą firanki, które wisiały wcześniej w dużym pokoju. Są z IKEA i mają chyba z 10 lat. I ten wzór, który na nich jest, już po pierwsze mi się znudził, po drugie trochę się sprał, można by powiedzieć. Więc chciałam też coś gładkiego. I słuchajcie, znalazłam w Isku firany, które są na 2,45. A zawsze są, wiecie, na 3 metry i potem trzeba to skracać, jeździć do krawcowej. Kiedyś kupiłam jakieś firanki takie z tymi przelotkami, tak to się nazywa, wiecie, z tymi kółeczkami takimi. W ogóle mi się to nie sprawdziło. W końcu i tak mi dotarłam do krawcowej, ich nie skróciłam i poszły dalej w świat. Komuś, komu bardziej się podobają i pasują. No, a tu mam nadzieję, że nie będę musiała nic skracać, więc wzięłam dwie sztuki. Jedna sztuka 30 coś. I one mają taki fajny, wiecie, naturalny wzór takiego woalu, ale takiego tkanego woalu. I słuchajcie, też strasznie chciałam nowe ściereczki do kuchni, wiecie, takie zakupy, jak to się mówi, po 40, jak się już przestajecie jarać nowymi torebkami i zaczynacie jarać się rzeczami do domu, chyba to tak jest, albo nową suszarką, wiecie, takimi pierdołami, więc ja dzisiaj się jaram, słuchajcie, ściereczkami. Wisko masakra, jeżeli chodzi o ścierki, totalna tandeta, za pieniądze prawie takie same jak w TK Maxie, więc tak, pierwszy taki zestaw, w ogóle chciałam coś z zielenią, no bo tak, trochę zieleni jest tutaj, no trochę, nawet nie trochę, tylko jest zielona kanapa, w sypialni też jakieś zielone akcenty, więc chciałam, żeby tak wszystko było spójnie, więc do kuchni też chciałam coś z zielonym akcentem, więc bardzo fajne takie porządne bawełniane ściereczki, gruba bawełna i tutaj dwie są takie wafelkowe, wiecie, takiego
wafelka. Biała, zielona, no i te w paseczki, ale te, słuchajcie, są przepiękne, zobaczcie. Takie bym powiedziała i wiosenne, i jesienne kolory, bardzo ładne, w ogóle ładnie wykończone tutaj takimi bąbelkami. Druga jest w takich kolorach, więc też bardzo mi się podoba, bo też pasuje do kolorów i jesiennych, i wiosennych, i w sumie takich całorocznych. No i tutaj też taka jedna zielona z takiego wafelka, więc muszę je oczywiście najpierw wybrać, nim będę je użytkować, bo ostatnio powiem Wam, że zrobiłam przegląd ręczników, ściereczek i takich właśnie rzeczy i wywaliłam prawie większość z nich, bo to się już nie nadawało. Zostawiłam dwie, żeby były na zmianę te, które jeszcze wyglądają znośnie, żeby nie było, że nic nowego nie znajdę i zostanę bez ściereczek w kuchni. Ale słuchajcie, tak, zrobiłam zamówienie ze sklepu Owca. W ogóle otworzyłam to pudełko, żeby zobaczyć, czy wszystko jest to, co powinno być w środku, dlatego że przyszło pudełko uszkodzone, podarte, ale na szczęście są moje nowe kapcie. Kapcie nie były najtańsze, płaciłam za nie chyba 140 zł, czekajcie, już Wam powiem, 150 zł plus 13 zł przesyłka, więc kapcie nie najtańsze. Kapcie przyszły w takim bardzo ładnym woreczku i słuchajcie, w ogóle sklep Owca to nie jest żadna współpraca, żeby też nie było, aczkolwiek ja zawsze Wam mówię, że to, że ja coś pokazuję ze współpracy, to nie znaczy, że ja tego na co dzień nie używam i albo nie jestem zadowolona, albo normalnie bym tego nie poleciła. Polecam zawsze tylko to, co mi się fajnie sprawdza. No i zamówiłam, słuchajcie, kapcie. Bardzo chciałam w ogóle kapcie sobie z Emu zamówić, wiecie, raz i porządnie, ciepłe kapcie na okres taki jesienno-zimowy, ale jakoś... prawie 300 za kapty też było dla mnie trochę za dużo, a czasem mam wrażenie, że te wszystkie firmy typu EMU, AGI i wiecie, i tego typu rzeczy są, płacicie tam tak naprawdę za markę, płacicie za metkę i nie zawsze jest to po prostu warte tylu pieniędzy. Więc zamówiłam produkt polski, zamówiłam właśnie ze strony sklepu Owca piękne kapcie, wełniane, zobaczcie jakie ładne kapcioszki. I to jest kolor beżowy, jeszcze są kremowe, szare i chyba czarne. Mamy taką, to jest w ogóle taka miękka chmurka, słuchajcie, ja myślę, że w tym będzie się po prostu chodziło rewelacyjnie. Będzie ciepło, będzie mięciutko, będziemy chodzić jak na chmurce. No i mamy tutaj też metkę, że to jest wełna, nie wiem czy się tu sfokusowało, ale mam nadzieję, że tak. No i gdybyście też czaiły się na tego typu kapcie, czyli coś naturalnego, coś wełnianego, coś polskiego, to na stronie Owca, oczywiście są różne modele, mogą być takie, wiecie, że nie widać palcy, tylko są całe zakryte, są różne. Zamawiajcie swój rozmiar, to są kapcie w rozmiarze 39-40, potem chyba jest 41-43, coś takiego. Zaryzykowałam, bo ja z reguły wszystkie kapcie, klapeczki i tego typu rzeczy mam 40 albo nawet 41, a te tak są idealne, tak Wam mówię, a patrzyłam tylko na centymetry, że tak powiem. No, są idealne, bierzcie swój rozmiar. Ale słuchajcie, są dwie opcje podeszwy. To jest podeszwa miękka, czyli soft, i jeszcze jest podeszwa twarda. I twarda różni się tym, że wiecie, jest taka z takiej pianki. Wygląda tak jak te wszystkie kapcie normalne, które możecie gdziekolwiek kupić. A to jest skórka, ale chyba sztuczna, tak mi się wydaje, i stwierdziłam, że chyba tak do latania po domu to wolę z taką skórką niż z tą twardą podeszwą, ale są takie mięciutkie, słuchajcie, no rewelacja, więc takie zakupy poczyniłam. Kapsy na razie chowam, bo przez to, że ja jestem, tak jak Wam mówię, w jakimś totalnym w ogóle niedoczasie, ja nie wiem o co chodzi, ja Was w ogóle z góry przepraszam, bo tych filmów w październiku już widzicie, że jest mniej, już mi piszecie, że co jest? Gdzie są filmy? Miała przyjść jesień, miało być u mnie spokojniej, obiecałam Wam więcej filmów, a tu w ogóle ja nie wiem co się stało, ale czas się rozjechał. Fakt jest też taki, że jak wiecie, ja większość filmów nagrywam w weekendy, a jak w tygodniu to tam, tak wiecie, czasem się zdarzy, czasem nie. Ostatnio cały tydzień w ogóle coś robimy, dziś jeździmy. Mówiłam Wam w poniedziałek, że chcemy tą lodówkę, powiem Wam, że odjechaliśmy po prostu chyba wszystkie sklepy. No chodź tutaj do mnie, chodź, no bo widzę, że się czaisz, a pani to porozkładała, tak? No chodź tam, chodź, chodź tu się pokaż. No, kto jest takim kochanym pieskiem? Eduńcia? Tak? Czemu ciebie tak mało na vlogach? Już nie masz parcia? Już nie chcesz się pokazywać? Objechaliśmy, słuchajcie, sklepy RTV, AGD, wszystkie jakie są możliwe, nie ma białych lodówek. I już tak powiem Wam, że patrzyłam na te ciemne lodówki, że ta ciemna też by nam pasowała kolorystycznie do kuchni, ale
Nie chcę takiej ciemnej lodówki, ta kuchnia i tak już jest ciemna i ja docelowo chciałabym zmienić tą kuchnię, wyremontować tą kuchnię, ale wiecie co, z tym remontem kuchni to jest trochę tak, że u nas, jak remontowaliśmy to mieszkanie, to jeżeli chodzi o kuchnię, no to kupiliśmy droższą kuchnię, mimo że jest mała, ale wiadomo, że była droższa z lepszych elementów i się trzyma skubana, słuchajcie. Nic się z nią nie dzieje, więc też nie będę rujnować czegoś, co jest w ogóle niezniszczone, wygląda naprawdę dobrze, a wiele moich znajomych, którzy mają młodszą kuchnię zakupioną gdzieś w IKEA albo w sieciówce, no to ta kuchnia już niekoniecznie wygląda tak dobrze jak nasza, która była robiona przez stolarza na wymiar, więc no na tą chwilę nie będziemy nic tam zmieniać, no ale też mam nadzieję, że za 2-3 lata uda się namówić Michała na jakiś remont. Hej, wtedy taka ciemna lodówka w ogóle nie będzie mi pasowała, bo ja po prostu wszystko, co jest ciemne, chciałabym teraz jasne. Więc poszukiwania białej lodówki cały czas w toku. Jestem tak ciekawa jeszcze, jak to mydełko pachnie z 4 szpaków. Tak, Eduncio, też jesteś ciekawy. A to nie jest do jedzenia, wiesz? No, to jest do mycia. Ty nie lubisz się myć. Tak bardziej owocowo. Nie wiem, co to jest za zapach. Aha, leśna róża. Faktycznie. Tak różanie, ale ładnie pachnie, na pewno wykorzystam, a czego nie, chociaż ja nie lubię takich mydeł w kostce. No a więc kochani, tak, trzeba się spakować na weekend, weekend znowu nie będzie czasu, no właśnie, zaczęłam temat i znowu nie skończyłam, że ogólnie moje weekendy ostatnio są jakieś zwariowane, w tygodniu jest zwariowany czas, cały czas jest czterdziestkowy mój temat, w sensie moich 40 urodzin, tu rodzinna impreza, teraz właśnie jedziemy na weekend, będzie impreza rodzinna, nie z kuli moich 40 urodzin, ale z kuli czyichś urodzin, więc znowu urodzinowy weekend. W przyszły weekend jesteśmy umówieni ze znajomymi, też między innymi, żeby oblać moje 40 urodziny i też trochę oblać jeszcze mój nowy samochód, bo od tej pory się nie widzieliśmy, więc dopiero chyba ten listopad, chociaż w listopadzie znowu Michał ma urodziny. I tak powiem wam, że ta jesień jakoś taka jest, no nie wiem, mam takie wrażenie ostatnio, że ja wpadam do domu szybko, 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 a i tak nie zrobiłam wszystkiego, co chciałam, no i przede wszystkim bardzo zaniedbałam was, to was przepraszam, ale ja, no, ale wiecie co wam powiem? Że jak jest taki moment i jest taka chwila, że ja już czuję, że po prostu już mam takie ciśnienie czasu z każdej strony, że wpadam do domu szybko, szybko, to wtedy sobie myślę o tym, że my tak naprawdę trochę sami sobie nakręcamy też jakby ten tryb, dlatego że no, nie mamy dzieci, nie mamy poza oczywiście pieskami żadnych takich obowiązków, wiecie, że to nie ma tak, że pranie poczeka, że sprzątanie, znaczy, że pranie może poczekać, sprzątanie może poczekać, dzieci nie poczekają, więc zawsze jak jesteśmy po prostu z Michałem tacy już, wiecie, urobieni po uszy, jak to się mówi, to sobie tak siadamy i ja sobie wtedy mówię, ja naprawdę chylę czoła przed mamami, które poza takimi obowiązkami, jakie ja mam, mają jeszcze na głowie dzieciaki, znaczy na głowie mówię w cudzysłowie oczywiście, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, dzieciaki, dziecko i jeszcze właśnie pieski, świnkę, rybki, zadania domowe, swoje rzeczy i też naprawdę chylę czoła przed kobietami, które w tym całym zwariowanym swoim dniu, tygodniu mają czas też dla siebie, żeby zrobić coś dla siebie, bo no bo wiecie jak to jest, jeszcze w pracy, jak się dużo dzieje i potem wracamy do domu, to też gdzieś tam w głowie cały czas gdzieś tam nam ten wir pracy jeszcze oddziaływuje i czasem naprawdę nie ma takiego czasu, wiecie, żeby usiąść i się wyciszyć. Ale dobrze, kochani, ja dopakuję swoją walizkę, żeby to już było ogarnięte. Zabieram się za jakiś szybki obiad, bo pewnie Michał zaraz wróci. No, a kapcie to dopiero, powiem wam, wyciągnę, jak będę mieć czyste i posprzątane i nie będę tuptać po zakurzonej podłodze w nowych kapciuszkach. Też tak macie? No, ale powiem wam, że ja nie wiem, jak to jest. Ja mam wrażenie, że ja cały czas sprzątam, że ja cały czas piorę. Ja wiem, że mamy małe mieszkanie. Tak naprawdę wystarczy rzucić dwie rzeczy na krzyż, gdzieś tu na krzesło, tutaj coś tam i robi się taki naoczny bałagan. Ale ja wam powiem, że ja czasem się poddaję, naprawdę, ja już nie mam siły. O Boże, czy ja narzekam? Dobra, wróć, mam siły, bo zaraz będzie, że właśnie nie mam dzieci, nie mam żadnych obowiązków, a narzekam. Ale czasem tak jest, trzeba sobie ponarzekać też, bo każdy z nas ma jakby taki swój limit, swój próg, swoje problemy i mierzy swoją miarą i tak zawsze będzie. Już wam kiedyś o tym mówiłam, że też nie ma się co porównywać, ja się też absolutnie nie porównuję, ale tak jak mówię, chylę czoła, bo wiem jak to jest żyć w takim po prostu
Armagedonie takiego normalnego, codziennego życia i codziennych obowiązków, a jak w tym macie jeszcze właśnie dużo więcej różnych innych rzeczy, albo dużo jakichś tam naprawdę problemów, to już to zawsze sobie tak mówię. Wiem, Michał, no my nie mamy dzieci, a zobacz. No, tak to już jest, nie? Pieski moje? Chodź tutaj, pokaż się. A jest takim łobuziarem. To jest takim łobuziarem, chociaż dzisiaj nie nasikałaś, jestem z ciebie dumna. No, ale Figiel ma tak, że po prostu czasem nie umie się doczekać, nie? Aż ktoś wróci do domu i potem pani musi sprzątać. Albo jak jest brzydka pogoda i pada deszcz, to ty chyba po prostu robisz to z dobroci dla mnie, że po co wychodzić na ten deszcz z parasolem i tak dalej. Lepiej nasikać. 5 minut pani posprząta i po krzyku, nie? Po co wychodzić na dwór? Nie? Ale jak nie kochać tych małych łobuzów, nie? Zrobiłam sobie właśnie peeling, zaraz będę robić sobie wieczorną pielęgnację, ale chciałam Wam najpierw przypomnieć o kosmetykach, które Wam ostatnio pokazywałam, czyli cukrowy peeling do ciała, mięta z miętą, 4 szpaki i olejek lawendowy z Liang, również 4 szpaki. Duet idealny, jeżeli chcecie się zrelaksować, chcecie przepięknie pachnieć, czuć się tak, jakbyście dopiero wyszły z jakiegoś mega fajnego spa. I powiem Wam, że po tym peelingu, smarując ciało właśnie tym olejkiem, ja zasypiam, słuchajcie, w moment. Po prostu to jest rewelacja. I wszystkie koleżanki, które kupiły też ten peeling, gdzie na początku też nie były przekonane, i mięta z miętą to chyba nie do końca mój zapach, więc przyniosłam do pracy, pokazałam, powąchały, zamówiły, zakochały się. Udało mi się też dorwać bardzo fajny krem, który nazywa się Super Krem. Tu teraz wszystko, co Wam pokażę, to są 4 szpaki, znaczy wszystko, jeszcze dwa właśnie produkty. Jest to krem uniwersalny. Ja nie do końca lubię produkty, które są uniwersalne, które przez tytuł uniwersalne macie takie wrażenie, że są do wszystkiego. Często jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I czasem po prostu tak jest, że te uniwersalne rzeczy nie do końca się sprawdzają, zwłaszcza w skórze, zwłaszcza przy skórze dojrzałej, która potrzebuje już jakiegoś konkretnego kosmetyku, konkretnej pielęgnacji, czy to jak u mnie na przykład sucha, bardzo sucha skóra, skóra dojrzała. Produkt pachnie obłędnie. W ogóle wszystkie kosmetyki 4 szpaki, które do tej pory kupiłam, nawet te, które Wam dzisiaj pokazywałam, jak je wąchałam, to wszystkie mają zapach takiego spa. Jest tam jakby taka nuta delikatnego eukaliptusa albo mięty, natomiast to nie jest taki zapach, który macie wrażenie, że ziębi. Czyli wiecie, są takie kosmetyki, które mają w składzie miętę i jak używamy, mamy wrażenie, że robi nam się chłodno. Są to bardziej kosmetyki takie na upały, na lato. A to jest taki otulający zapach, to jest właśnie zapach spa, sauny, takiego wiecie, centrum masażu. Przepięknie to pachnie. Ma bardzo fajną, zawartą konsystencję, to jest właśnie taka konsystencja masełka. Nie zapycha, słuchajcie, nic złego na twarzy nie robi. Pięknie wygładza, pięknie nawilża. Swoim zapachem powoduje, że mamy tu kolejną dawkę odprężenia, więc ja właściwie od razu nakładam mój ukochany jak na razie krem na twarz, bo ja Wam powiem tak, że często tak jest, że są kosmetyki, którymi ja jestem zachwycona przy pierwszym użyciu, pierwsze kilka dni tak naprawdę z kosmetyki mam efekt wow, a potem okazuje się, że no ten efekt wow gdzieś znika i skóra bardzo szybko się przyzwyczaja, albo coś po prostu nie do końca jej służy, a tu wszystko, słuchajcie, pięknie działa, cały czas ten efekt wow mam. Ja go kupiłam w ogóle na wyprzedaży minus 50%, bo miał krótką datę ważności. Data ważności jest do końca listopada, ale był zaplombowany. Właśnie wszystkie kosmetyki są zawsze, widzicie, tu zaplombowane. Ja już teraz otworzyłam, więc to się trochę minęło. Ale przede wszystkim te kosmetyki możecie kupić sobie też w Superfarm i Superfarm ma olbrzymi wybór kosmetyków z 4 szpaków. I pokażę Wam coś, dlaczego się dosyć długo zabierałam. Jest to naturalny antyperspirant. Tutaj w tym przypadku jest to antyperspirant w kremie, który ma w ogóle taką bardzo gęstą konsystencję. To jest w ogóle, zobaczcie, to jest coś takiego. I jak nałożyłam go pierwszy raz na skórę, to zachwyciła mnie ta konsystencja z tego względu, że jest to w odczuciu coś takiego, jak są antyperspiranty w sztyfcie, trochę z talkiem. Wiecie, o co chodzi? To jest takie bardzo gęste, kremowe. Macie wrażenie, jakbyście miały w składzie też talk. I przez to naprawdę dobrze trzyma. I ja długo się też gdzieś tam właśnie
nosiłam z zamiarem zakupu naturalnego antyperspirantu z tego względu, że zawsze miałam problem z tymi naturalnymi kosmetykami, które mają zapobiegać, wiecie, nieprzyjemnemu zapachu i poceniu się, że one no nie sprawdzały się u mnie, nie trzymały tak jak powinny. To był dla mnie duży dyskomfort, wiadomo jak to jest też bardzo ważne dla nas, zwłaszcza w pracy, jak jesteśmy wśród ludzi i tak dalej. Trochę nie ukrywam, mama mnie namówiła do tego, że żeby dać sobie czas, że faktycznie to jest tak, że jak zmieniacie taki chemiczny i rakotwórczy, bo taka jest prawda, poczytajcie sobie w ogóle trochę o tym. Antyperspirant, który w składzie ma przede wszystkim aluminium, alkohol i te wszystkie inne gówna, to jak przejdziecie na naturalny antyperspirant, bardzo często mamy na początku wrażenie, że on właśnie nie trzyma tak jak powinien. Cały syf po prostu z nas musi wyjść i potem dopiero gdzieś tam powoli okazuje się, że taki naturalny antyperspirant zaczyna spełniać swoją funkcję. Ja byłam na to bardzo przygotowana, że właśnie tak będzie, że no niestety będzie przez jakiś okres dyskomfort, że dam temu szansę, spróbuję, jednak to jest ważne. Zdrowie jest dla mnie najważniejsze, tak naprawdę poza farbą do włosów, którą też gdzieś tam w przyszłości chciałam zmienić na bardziej naturalną. To no, ostatnio dosyć tak mocno patrzę na składy i jakby jestem coraz bardziej tego świadoma, coraz więcej o tym czytam, ma to dla mnie coraz większe znaczenie i idę też w stronę właśnie takich naprawdę naturalnych kosmetyków, które mają totalnie naturalny skład, czy właśnie tam chociażby w 97%, czy tam 98%, wiecie, bardzo często teraz widzimy na kosmetykach naklejkę, że na przykład 98% składników naturalnych, czy tam wegańskich, to już jest w ogóle mega dla mnie ważne, żeby nie były testowane na zwierzętach, chociaż czasem wiadomo, że kupujemy coś nie w złej intencji, tylko po prostu kupujemy coś w związku z niewiedzą. I też wiecie, nie mówcie potem, że użyłaś, nie wiem, tuszu do rzęs L'Oreala, a L'Oreal jest testowany na zwierzętach, bo nie zawsze o wszystkim wiemy. Teraz oczywiście mówi się o tym głośno i jest to już jasne, że wiele niestety koncernów testuje swoje kosmetyki na zwierzętach, albo nie do końca składy no, są takie, które nam po prostu służą, więc skupcie się też na tym, żeby właśnie takie ważne kosmetyki jak antyperspirant, czyli żeby nam tutaj nie zapychało gruczołów potowych. No jak poczytacie o tym, nie chcę się teraz tutaj o tym rozwodzić, bo za chwilę ten film będzie miał, słuchajcie, 1,5 godziny, ale do celu. Ten antyperspirant jest po prostu zajebisty. Ja Wam powiem, że tak byłam nastawiona na to, że będzie ciężko, to po prostu ja byłam mega zaskoczona, że ja nie czuję różnicy między tym antyperspirantem a antyperspirantem z Nivei, który wcześniej cały czas używałam i nic innego, tylko po prostu tą Nivei, bo no najlepiej trzymała. A ten jest po prostu rewelacyjny, no tak, zresztą widzicie, już zużyłam ponad połowę słoiczka. Są różne zapachy. Ten pachnie, ten w składzie ma w ogóle chyba róże, wanilia i palma roza, bez dodatku sody. Są z sodą, są bez sody, więc jak tam wolicie. Bardzo ładnie pachną, są też bezzapachowe i jeden jest też taki antyperspirant, który trochę ma taki męskawy zapach, bym powiedziała, bardziej taki unisex, może w ten sposób. Natomiast w czterech szpakach wszystkie te antyperspiranty są w kremie. Jest to taki mały dyskomfort, zwłaszcza w ciągu dnia, jak chcecie sobie tam, wiecie, podrolować paszkę, jak ja to mówię, więc na pewno kupię sobie jeszcze jeden z jakiejś innej marki w sztyfcie, w kulce, tak żeby móc go nosić w torebce, czy właśnie na jakiś wyjazd, żeby to było wygodne, a nie po prostu paćkać tam palcami. Ale jeżeli zaczynacie przygodę właśnie z takim antyperspirantem naturalnym, to ja Wam serdecznie polecam cztery szpaki, w ogóle kosmetyki cztery szpaki, bo są totalnym sztosem. Ale dobra, bo pewnie cały czas patrzycie na te moje odstające, tak jak Wam wcześniej powiedziałam, rogi. Więc słuchajcie, trochę w takich różnych wcierek do włosów też przerobiłyście ze mną. Mam tutaj nawet jeszcze jedno prawie całe opakowanie kupione na wyprzedaży, znaczy na wyprzedaży, ja zawsze mówię wyprzedaży, to są po prostu na jakiejś tam akcji promocyjnej. To jest ten Grow As Tender z Anven. Ona jest w ogóle rewelacyjna, natomiast zapach tej wcierki jest uciążliwy nie tylko dla osoby używającej, ale na przykład dla osoby przebywającej w towarzystwie. Czyli na przykład jak się napsikałam, wiecie, na noc, to Michał mówił, że to jest masakra, że nie da się tego zapachu tej czarnej rzepy wytrzymać, bo to jest taki smród, naprawdę, ona mega śmierdzi, ale jest mega mega skuteczna. I chciałam coś, co będzie też naturalne w składzie, coś, co będzie miało taką końcówkę psikającą, bo ona mi się najlepiej sprawdzała i coś, co w ogóle nie będzie śmierdziało i coś, co jak użyjecie na przykład po umyciu włosów,
To nie jest tak, że popsikacie i teraz rano wstajecie i po prostu nie ma bata, trzeba umyć włosy, bo albo po prostu śmierdzicie czarną rzepą, albo nie wiem, w jaki sposób natłuszcza te włosy, albo coś. Ten produkt tego nie robi. Jest to wcierka z Nea Boa. Ja bardzo lubię tą markę. Swego czasu dużo i często i przez dłuższy okres używałam szamponów i odżywek do włosów. Naturalna wcierka na noc do skóry głowy bez spłukiwania. I powiem Wam, że faktycznie jak napsikam sobie na noc na głowę, na skórę głowy i rano wstanę i po prostu, wiecie, nie chce mi się rano myć włosów, tak na przykład dzisiaj, chociaż one już się nadają do mycia, ale nie z uwagi na tą wcierkę, to nie musicie tego robić, bo ona jest całkowicie bezwonna, nie ma żadnego dyskomfortu zapachowego, też nie obciąża, nie natłuszcza włosów, nic złego się nie dzieje, przynajmniej przy moich włosach, więc Wam serdecznie polecam, bo po prostu tak się zawzięłam z używaniem tej wcierki, no, że widzicie, co tu się w ogóle odwaliło. Ja nie umiem sobie z tym poradzić, więc ostatnio mało kiedy noszę koczek, nawet jak polakieruję, to w ciągu dnia po prostu wyglądam tak. Ale naprawdę tak się zagęściły mi tutaj te zakola, że tak to ujmę, no taka jest prawda, no zakola są tutaj, że jestem w totalnym szoku, więc dobra, dzisiaj Was postraszę jeszcze, w ogóle od początku tego vloga jakaś jestem nieuczesana, więc Nea Boa, wcierka na noc, dostępna w Rossmanie, nawet bez jakiejś promocji ma cenę koło, nie wiem, 30-40 zł, coś takiego, że teraz nie pamiętam, ale jest warta każdych pieniędzy, bo po prostu to co się tutaj wydarzyło, to jeszcze żadna wcierka tak mi nie dała, chociaż powiem Wam, że po Anwen szybciej i wyraźnie zauważyłam, że włosy nie wypadają, wiecie, tak szybko, natomiast po tej widać ewidentnie wzrost. Też włosy mniej wypadają, wydaje mi się, że po Anwen było lepiej z tym wypadaniem włosów, natomiast po tej wcierce rosną włosy jak szalone, co zresztą widać. Dobrze, kochani, więc, jeszcze krem pod oczy, to już znacie, krem pod oczy i co, przebieram się w piżamkę i żegnam się z Wami. Obiecuję się zmienić, obiecuję się postarać i nagrywać coraz więcej vlogów, tak żeby przynajmniej te dwa vlogi w tygodniu były. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ogarnąć. Trzymajcie za mnie kciuki, możecie mi w komentarzu wrzucić jakieś słowo motywacyjne. No i tyle, widzimy się w kolejnym filmie, kochani. Dziękuję, że byliście ze mną. Subskrybujcie, zostawcie komentarz, zostawcie serduszko, będzie mi jak zawsze bardzo, bardzo miło. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa, pa.